Zaczynamy Studio PAP, Jeremia Mrożek. Dzień dobry. Moim i Państwa gościem Magdalena Cedrok, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry. Magda, trochę niewyspana, bo rozumiem, że do późnej nocy trwały obrady w Parlamencie Europejskim. No właśnie, przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, po takim nieformalnym spotkaniu ogłosił, że nie udało się porozumieć w sprawie obsady czterech najważniejszych stanowisk w Unii, ale podobno negocjacje zmierzają w dobrym kierunku. No to co to oznacza, skoro nie udało się wybrać? Tak naprawdę przywódcy 27 krajów członkowskich, bo to oni wczoraj spotkali się na nieformalnym posiedzeniu tutaj w Brukseli, zrobili takie pierwsze podejście do podziału tych najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. Tych stanowisk są cztery. To jest przewodniczący bądź przewodnicząca Komisji Europejskiej, to jest Parlament Europejski, to jest Rada Europejska, jej przewodniczący, bądź przewodnicząca, który jest gospodarzem szczytów unijnych. I czwarte stanowisko to jest szef unijnej dyplomacji, wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i obronnych. I na temat obsady tych czterech stanowisk wczoraj dyskutowali liderzy 27 krajów członkowskich. Rzeczywiście nie udało się osiągnąć porozumienia, tak jak ogłosił to na sam koniec, już po północy, obecny gospodarz szczytów Charles Michel. Natomiast nie spodziewano się, że tego 17 czerwca uda się tak szybko osiągnąć porozumienie, zwłaszcza, że na formalne podjęcie decyzji tak naprawdę przywódcy umówili się, że spotkają się dopiero w przyszłym tygodniu, w przyszły czwartek i piątek, i wtedy ma nastąpić to oficjalne rozstrzygnięcie. Wczoraj jednak było oczekiwanie, że przywódcom uda się dość szybko osiągnąć porozumienie. Tutaj premier holenderski Mark Rutte powiedział, że francuski prezydent Emmanuel Macron oczekuje, że o godzinie 21, kiedy rozpocznie się mecz Francja i Austria, posiedzenie już będzie zakończone i on będzie mógł obejrzeć ten mecz w spokoju. Posiedzenie się przedłużyło do późniejszych godzin nocnych, bo rzeczywiście dyskutowano i nie było konsensusu wśród liderów, ale tak naprawdę wiadomość jest dobra, ponieważ do tych czterech stanowisk dopasowano już nazwiska, jest już taki pakiet nazwisk, pakiet kandydatur, i teraz tutaj ucierają liderzy, jakby spierają się o detale, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i do dogadania są drobne kwestie. Czyli rozumiem, że na drugą kadencję zostanie między innymi Ursula von der Leyen. To wydaje się jakby już w miarę dogadane, wręcz przesądzone? Wcześniej jeszcze zapowiadano, że ten wczorajszy szczyt ma posłużyć temu, żeby sprawdzić, czy na sali obrad, czy wśród liderów, szefów państw i rządów 27 krajów członkowskich jest taka ogólna zgoda na kandydaturę, na drugą kadencję Ursuli von der Leyen. I wydaje się, że rzeczywiście jest. Nie ma potrzeby szukania alternatywnej kandydatki czy kandydata na to stanowisko. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak duży sukces osiągnęła w tych wyborach jej partia, Europejska Partia Ludowa. Rzeczywiście bardzo dużą zasługę także oddaje się samej Ursuli von der Leyen. Dlatego rzeczywiście tej alternatywne nazwisko się nie pojawiło i wydaje się, że rzeczywiście jej kandydatura jest może nie przesądzona, ale bardzo prawdopodobna. Dla nas to byłaby dobra, Magda, bo dla nas to byłaby dobra wiadomość, ponieważ relacje między premierem Donaldem Tuskiem a Ursulą von der Leyen wydają się być bardzo dobre. Sama chyba Ursula von der Leyen, mam takie wrażenie, też lubi Polskę i Polaków. Dla nas jej wybór na drugą kadencję chyba oznaczałby dobrą informację. To jest zdecydowanie transakcja wiązana. Rzeczywiście Ursula von der Leyen ma bardzo duże zrozumienie dla kwestii, które są bardzo istotne dla Polski, czyli kwestii na przykład wojny w Ukrainie i ona już na początku tej wojny przyjęła takie bardzo, bardzo silnie proukraińskie stanowisko, to ona rzeczywiście jakby położyła na tym unijnym stole kwestię akcesji Ukrainy do
Europejskiej, więc rzeczywiście i to Komisja Europejska pod jej wodzą wychodziła z propozycjami kolejnych sankcji na Rosję, więc rzeczywiście Ursula von der Leyen absolutnie rozumie, to ona jako jeden z pierwszych liderów jeździła do Kijowa regularnie i tam pokazywała to europejskie poparcie dla Ukrainy, więc rzeczywiście zrozumienie jest. Z drugiej strony rzeczywiście Komisji Europejskiej udało się pod wodzą von der Leyen rozwiązać kilka problemów, które polski rząd miał do rozwiązania, chociażby kwestia importu, zakazu importu ukraińskiego zboża, czy też spór o praworządność, więc rzeczywiście tutaj jest porozumienie, ale też z drugiej strony Ursula von der Leyen potrzebuje sojuszników i rzeczywiście to pokazała w czasie kampanii wyborczej, kiedy przyjechała do Polski razem z Donaldem Tuskiem, zabrała głos w kwestii tego planu obronnościowego na kolejne 5 lat. I rzeczywiście to jest kandydatka, która w Warszawie może liczyć na poparcie, więc zdecydowanie jest to, widzimy, że jest to obopólna transakcja, Warszawa i Bruksela tutaj znalazły porozumienie. Na szefową unijnej dyplomacji wskazywana jest Kaja Kallas. No i tutaj to jest też kandydatura, którą jakby premiuje premier Donald Tusk. Co możemy powiedzieć na temat jej kandydatury, jak ewentualnie pod jej wodzą może wyglądać ta unijna dyplomacja w dosyć trudnych czasach dla Europy? Wydaje się, że polski premier popiera tę kandydaturę, wczoraj to powiedział oficjalnie, ze względu na to, że chociaż Estonka nie jest nawet z jego rodziny tej europejskiej politycznej, ponieważ Estonka należy do grupy liberałów, natomiast polski premier Platforma Obywatelska należy do Europejskiej Partii Ludowej, czyli do tej samej, do której von der Leyen, no to mimo wszystko wydaje się, że kandydatura Estonki z punktu widzenia Polski jest dość dobra, ponieważ pozwala zachować swego rodzaju balans geograficzny. Wśród tych czterech stanowisk dobrze by było i o to zabiegał polski rząd też w tych negocjacjach, żeby utrzymany był pewien balans geograficzny. Oczywiście przeciwko kandydaturze Estonki są też głosy sprzeciwu i to są głosy sprzeciwu głównie z południa kontynentu, które by wolało, żeby Unia Europejska bardziej spoglądała w kierunku Afryki, w kierunku Ameryki Południowej. Natomiast rzeczywiście wobec Kaji Kallas jest też w naszym regionie pewnego rodzaju sprzeciw. Wczoraj słyszeliśmy to ze strony słowackiego prezydenta Petra Pellegriniego, który uznał, że na to stanowisko powinna być osoba o bardziej zbalansowanych poglądach, bo rzeczywiście Kaja Kallas reprezentuje bardzo proukraińskie stanowisko, bardzo jastrzębią politykę wobec Rosji. To chciałbym zapytać jeszcze o obecność czy kandydaturę i przyszłość ministra Radosława Sikorskiego. Donald Tusk z jednej strony mówi, no widziałbym go cały czas w rządzie i nie chciałbym, żeby z rządu Radosław Sikorski odchodził, no ale ambicje ministra spraw zagranicznych też sięgają Brukseli. Pytanie, no, jaki jego los może się tutaj rozstrzygnąć, co ewentualnie jego może spotkać w Brukseli? No, spekulowano o tym, że polski minister spraw zagranicznych nadawałby się na to stanowisko szefa unijnej dyplomacji, ale tutaj dwie kwestie stanęły na przeszkodzie. Po pierwsze, Europejska Partia Ludowa, do której należy także Sikorski, no, wzięła już dwa stanowiska, chce wziąć dwa stanowiska, czyli Komisję Europejską i Parlament Europejski. Czyli w tym podziale tego tortu dwa inne stanowiska muszą pozostać dla innych członków tej tak zwanej wielkiej koalicji unijnej, czyli dla liberałów i socjaldemokratów. No, druga kwestia jest też taka, że Polacy wśród tych w ostatnich latach, patrząc bardziej na dekadę, mieli już parę wysokich stanowisk. Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej, natomiast Jerzy Buzek szefem Parlamentu Europejskiego. Stanowiska są tylko 4. Krajów jest 27, więc ten tort tutaj rzeczywiście ciężko podzielić tak, żeby cyklicznie przypadało na kraj jakieś stanowisko. No, warto zauważyć, że na przykład w obecnym rozdaniu w ogóle nie ma Francuzów,
jeden z kluczowych krajów w Unii Europejskiej. Więc to jest rzeczywiście te dwie kwestie stanęły na przeszkodzie. Mówiło się o tym, że Radosław Sikorski może otrzymać tekę komisarza do spraw obrony. Mówi się, że miałaby to być nowa teka, ale nie do końca, ponieważ żeby utworzyć takie stanowisko, trzeba by było zmienić traktaty. Raczej mówi się w tym kontekście o komisarzu do spraw przemysłu obronnego i to nie jest wcale kiepska pozycja, ponieważ rzeczywiście kolejna Komisja Europejska, Unia Europejska w kolejnej pięciolatce będzie zdecydowanie stawiać na obronność, na wzmacnianie tego obronnego wymiaru integracji europejskiej. Natomiast rzeczywiście, no, czy Radosław Sikorski otrzyma tę tekę, dopiero się dowiemy, ponieważ musi zostać najpierw wybrany szef Komisji Europejskiej, później ten szef bądź też szefowa zostanie, poprosi kraje członkowskie, rządy krajów członkowskich o wskazanie kandydatur. Dopiero wtedy się rozpocznie dopasowywanie kandydatów do TEK i ta cała układanka, tutaj bardzo ważną kwestią też jest to, i to warto przypominać, że w 2019 roku Ursula von der Leyen bardzo zabiegała o parytet, o zachowanie parytetu pomiędzy kobietami a mężczyznami w jej Komisji Europejskiej. I to się jej rzeczywiście prawie udało. W obecnej Komisji Europejskiej Polska ma Janusza Wojciechowskiego, czyli wypadałoby, żeby w kolejnej zaproponowała kobietę. Czy tak rzeczywiście się wydarzy, to są tylko spekulacje, ale tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że być może polski rząd będzie musiał poszukać kandydatur wśród polityczek, urzędniczek, dyplomatek. To Magda, jeszcze na koniec zapytam cię, no i po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, jaki to będzie Parlament Europejski? Czy to będzie parlament, który będzie szukał jednak porozumienia, dogadania się, czy duża liczba eurosceptyków będzie próbowała ten parlament, czy będzie próbowała generalnie Unię jakoś rozbić od środka? No i też muszę zapytać o tych, którzy no są jakby na takiej liście pewnych zaskoczeń albo na przykład takich znaków zapytania, jak się mogą zachować w Parlamencie Europejskim. Mam na myśli Grzegorza Brauna. Czy w parlamencie jest dużo gaśnic? W parlamencie jest na pewno bardzo dużo gaśnic i to są takie gaśnice, które pozwalają na gaszenie zachowań, które są dyskryminujące, które nie spełniają pewnych standardów, więc z pewnością osoby, które no, pewnego rodzaju zachowania w Parlamencie Europejskim nie są tolerowane i wydaje mi się, że Parlament dosyć szybko może z takimi kwestiami się uporać. Natomiast jeżeli chodzi, czy to będzie eurosceptyczny Parlament, absolutnie nie. Rzeczywiście skrajnie prawicowe partie poradziły sobie bardzo dobrze w tych wyborach. Nie było świetnego wyniku, ale rzeczywiście w wielu krajach, tutaj Francja jest najlepszym tego przykładem, poradziły sobie świetnie, ponieważ Zjednoczenie Narodowe związane z Marine Le Pen wygrało te wybory, uzyskując dwukrotnie większy wynik niż partia, ponad dwukrotnie wyższy wynik niż partia obecnego prezydenta, więc to jest absolutny sukces. Natomiast jeżeli chodzi o skład samego Parlamentu Europejskiego, to można powiedzieć, że nie zmieni się za dużo. Te partie prawicowe, one są podzielone pomiędzy dwie frakcje, które próbują znaleźć ze sobą ścieżkę współpracy, natomiast to, czy to się uda, dopiero się rozstrzygnie. Z drugiej strony bardzo komfortową większość ma tak zwana Wielka Koalicja, czyli Europejska Partia Ludowa, Partia Centroprawicowa oraz Liberałowie i Socjaldemokraci. Tutaj eksperci też liczą, że ponad 500 mandatów w tej liczącej 720 miejsc izbie przypadnie partiom, które mają stanowisko bardzo proukraińskie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o zmianę pewnego kursu Parlamentu Europejskiego w ciągu ostatnich 5 lat, to nie nastąpi tutaj radykalna zmiana. Rzeczywiście wśród samych partii centrowych
istnieje taka zmiana lekkiego kursu, jeżeli chodzi na przykład o Europejski Zielony Ład, coraz bardziej zbliżają się do tych postulatów partii prawicowych, te partie, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. Natomiast jeżeli chodzi o podejście do Ukrainy, podejście do sankcji, to Parlament Europejski pozostanie wielkim zwolennikiem poparcia dla Ukrainy i dla jej ścieżki akcesji do Unii Europejskiej. No, prezydent Francji musi być chyba zadowolony, bo jednak Francja wygrała z Austrią 1-0. Z drugiej strony ta kontuzja Kyliana Mbappe może Emmanuela Macrona wprowadzić w pewną konsternację. Magdalena Cedro, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli. Magda, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Dziękuję. To było Studio PAP. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia.